z udziałem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziś temat bardzo ważny dla wielu rodzin, które spotkały się z czymś zaskakującym dla siebie. Podwyżki opłat za przedszkola przez błąd, który został popełniony przez kluby parlamentarne. Dziś jeszcze raz próba zmiany tej sprawy, pan premier Jarosław Kaczyński. Dziękuję. Otóż podjęliśmy, ja bezpośrednio to realizowałem, próbę zwołania Konwentu Seniorów, co się udało, ale cel prawdziwy, to znaczy zgoda wszystkich na to, żeby podjąć na tym posiedzeniu jeszcze bardzo szybko uchwalić poprawkę do ustawy, która doprowadziła do podwyżek, w ten sposób, że liczba godzin bezpłatnych będzie zwiększona z 5 do 10 na prostej zasadzie. 8 godzin pracy i po godzinie na dojazd w jedną i na dojazd w drugą stronę, czyli łącznie właśnie 10 godzin. Jest oczywiście ten argument finansowy, który jest podnoszony przez premiera, dzisiaj został podniesiony także przez marszałka. Ja po pierwsze przypominam, że tu chodzi o dzieci, a naprawdę na tym nie można oszczędzać. A po drugie, no, choćby tylko zwykła redukcja administracji o tych urzędników, którzy z niewiadomych względów zostali tam w ciągu ostatnich lat, często na kontrowersyjnych zasadach zatrudnień, zupełnie by wystarczyło, żeby te koszty pokryć. Krótko mówiąc, dla chcącego nie ma nic trudnego, nie ma tego rodzaju woli, nie ma tego rodzaju chęci, a sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo poważna, w szczególności w świetle tych danych, które dzisiaj mamy. W Polsce dzisiaj więcej ludzi umiera niż się rodzi. Czyli przyrost jest już nie zerowy, a minusowy. I w związku z tym każde odpowiedzialnie funkcjonujące państwo na to reaguje. Można takich reakcji w Europie, także w państwach biedniejszych niż Polska, przytoczyć bardzo wiele. Obecny władzom polskim, tak jakby na przyszłości Polski nie zależy. Tu i teraz. To jest polityka całkowicie nieodpowiedzialna. Dzisiaj mieliśmy niestety jeszcze jeden tego przykład. Powtarzam, mocno podkreślam, nie postawiliśmy tego na płaszczyźnie partyjnej. Powiedziałem dokładnie ja. Wszyscy popełniliśmy błąd, tak żeby tylko wspólnie go naprawić. Zostało to odrzucone. Bardzo dziękuję. Poprosiłbym o jedno pytanie na